Cześć, to ja, nieco zaspany. Jest 7 rano, mam spakowane 3 walizki. Wyruszam w lotniczą podróż do Hiszpanii na zaproszenie Almotu. W Maladze w ciągu 2 dni sprawdzimy kilkanaście propozycji marki Triumph, która na nowo wkracza do Polski. Największym dla mnie problemem jest oczywiście samo latanie. Najchętniej wolałbym na motocyklu przejechać 3000 km niż 4 godziny cierpieć w samolocie. No, rzecz jasna, w pierwszej kolejności zapytałem wujka Google'a, ile teoretycznie trwałaby taka wycieczka na kołach. No niby niewiele, bo tylko 30 godzin ciągłej jazdy. Sam widok lotniska przyprawia mnie o atak paniki. Jednak znajomi z branży motoryzacyjnej nieco rozładowują moje napięcie. Nie zmienia to jednak faktu, że serce podchodzi mi do gardła. No konkretnie 160 uderzeń na minutę. Najtrudniejszy jest dla mnie zawsze etap od startu do wyrównania samolotu na około 10 tysiącach metrów. Przez ten czas przechodzę prawdziwe męki, a ręce pocą się niemiłosiernie. Na szczęście obok mnie jest Michał ze Slowmotiv, który na hasło "kurwa, zagaduj mnie" autentycznie zaczął robić wszystko, aby odwrócić moją uwagę od strachu. Po kilku minutach na szczęście najgorsze było już za mną i pozostało jedynie cieszyć się wspaniałymi widokami i pięknym błękitem nieba. Po 4 godzinach jesteśmy w okolicach cieśniny Gibraltarskiej. To najdalej wysunięty na południe region Europy. Na miejscu pierwsze co rzucają się w oczy palmy i temperatura w okolicach 26 kresek na plusie. Do tego piękne i bezchmurne niebo. To raj dla motocyklistów, co widać właściwie na każdym kroku. Na każdym parkingu jest więcej maszyn niż na całej typowej polskiej dzielnicy. Po przybyciu do hotelu cała załoga jednogłośnie stwierdziła, że pora na inaugurację przybycia. Nie chodzi tutaj o odkorkowanie flaszki, a o odpalenie motocykli. Zebraliśmy wszystkie maszyny i pojechaliśmy w poszukiwaniu plaży. Ja wybrałem sobie Triumfa Bobera. Motocykl swoją stylistyką mnie osobiście poraża. Minimalizmem, nawiązaniem do klasyki, a przy tym ten motocykl nie udaje na siłę Bobera, on nim jest. To jest Afryka. Teraz można delektować się widokami. Jesteśmy u brzegu Morza Śródziemnomorskiego, a daleko na horyzoncie widać Afrykę. W tym miejscu oba kontynenty dzieli zaledwie 30 km. Jednak zdaję sobie sprawę, że to nie kanał podróżniczy, a pierwsze skrzypce grają motocykle. Tak wygląda w skrócie nasza triumfowa kolekcja, która przyjechała tutaj aż z Polski. Cieszę się niesamowicie z tak bliskiego kontaktu z brytyjskim motocyklizmem oraz wyspiarską filozofią techniczną, którą docenialiśmy tak tu na miejscu, w Hiszpanii. Na zakończenie dzisiejszego dnia przesiadłem się na Bonneville T100. Powiem wam, że swoim stylem i kulturą zauroczył mnie ten sprzęt. Na pewno w ciągu najbliższych dni będę chciał go poznać jeszcze bliżej. Oczywiście razem z wami, dlatego widzimy się już jutro. Dzięki i do zobaczenia. Jednoślad.pl